Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Company of Heroes 2. Kontynuujemy naszą misję tutaj. Naszym celem jest teraz zdobyć bazę wroga. Baza wroga jest tutaj. Tutaj będziemy atakować z tej strony. Mi się wydaje, że z tej strony najlepiej. To co, lecimy atakować. Ten czołg podjedzie do ataku, a ten tutaj idzie, tu jest ten czołg. Ten. A ten tu z tyłu będzie. Ci będą atakować. Dobra, atakujemy. Jeszcze mamy to wsparcie ogniowe Iła. Mi się wydaje, że damy radę. Powinniśmy dać radę. Potrzebne wsparcie przeciwczołgom? Dalej, towarzyści! Ten RKM przyda nam się na miejscu! Transporter przemieszcza się! Przeciwpancerni wyruszają! Tak, T-34 wyrusza! Katiusza czeka na rozkazy! T-34 w pełnej gotowości!
gotowa do działania. T-34 w drodze. Jak kierowca jazda? Ciężarówka z rakietami w drodze. Katiusza, gotowa. Tak się stanie. Miasta jest już pod naszą kontrolą. Tu T-34 wyrusza. To właśnie w Stalingradzie dotarło do mnie, że zaczynacie tracić zdolność dowodzenia. Dlaczego? Bo nie posłałem oddziału na śmierć? Bo walczyłem z nimi ramię w ramię? Dostaliście rozkaz! Wszyscy dostaliśmy! Dobry oficer wykonuje rozkazy, nie podważa ich! Stalingrad jest na wyciągnięcie ręki, towarzysz kapitan. Lecz potrzebne nam informacje o ruchach pobliskich dywizji pancernych. Gdzieś w tym rejonie musiała stać kwatera główna. Ale snajperzy trzymają nas na dystans. Zapewne chcą nas opóźnić, aby ich dywizje pancerne mogły przygotować kontrnatarcie. Macie oczyścić teren ze snajperów, a potem zdobyć dane wywiadowcze. Do ich kolejnego ataku zostało niewiele czasu. Strzelcy gotowi. Pojazd celowczy. Towarzysz. Macie dla nas rozkazy? Tak. Trzeba coś wybuchnąć. Dostaniemy miotacze, towarzysi.
Popamiętają nas! Przybyli do szamy! Maszerujemy, towarzyszu! W drodze! Dalej! Towarzysze! W bazie dostępny jest teraz szpital polowy! Snajpu, przemieszczamy się! Ruchy! Towarzysz, dotrzemy tam! To też ognia gotowa! Patrzcie, ktoś zostawił swoją bieliznę. Wyruszam. O co chodzi? Jesteśmy w drodze. Snajper! Wszystkich nas się zabijecie! Czemu tam? Rozkazy? Ruszam! Towarowi mogą atakować czołgi granatami Pepa. Szybki marsz! Jeden z głowy. Przechodzimy tam! Natychmiastowy obrót! Ruszamy! Mistra! Zająć ten radziecki KM! Garat, ruszam! Nie ustępujmy! Zabieramy się z tobą! Bo to słyszałem! Zabezpieczyć obszar! Krotalni kolejni poborowi! Dziewota! Ani kroku wstecz, towarzysze! Świetna robota, towarzysze! Zabaz granaty, myśl! Cel zniszczony! Zająć teren! Wspieramy się! Bierzemy co nasze, kawałek po kawałku! Udaję się na pozycję! Panie, idę tam, gdzie jestem potrzebny! Kolejni poborowi do naszej dyspozycji! Gotowa! Atakujemy piechotę wroga! Straciliśmy oddział piechoty! Zamiast odwrotu wybrali śmierć! Żołnierze w gotowości! Jeżeli zdążycie, splądrujcie oznaczone skrytki z zapasami i zabierzcie broń. Pozdrówcie czorta ode mnie! Strefa oczyszczona ze snajperów. Towarzyści, badamy kompleks na wschód od was. Zapewnijcie nam osłonę. Dział, potwierdzam rozkazy marszu. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Odwrót karany jest śmiercią! Potrzebujecie czegoś? Czekamy na wasz rozkaz. Zastąpicie tych, którzy odeszli przedwcześnie. Czas na nas! Będziecie walczyć razem z nimi! Nie zawiedźcie! Przyjąłem rozkaz wymarszu. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Czego wam trzeba, towarzysz? Macie dla nas cel? Tu nie ma tchórzy. Wierocz, towarzysz. Rzycą i tchórzem. Towarzysz? Trzeba coś... Działo przeciwpancerne gotowe. Gotowe? Хорошо, już się zaczynałem nudzić. Zdrajcy są rozstrzeliwani. Jesteśmy w drodze. Działo przeciwpancerne. Słuchaj, towarzysz. Wierocz. Działo polowe w gotowości. Macie dla nas rozkazy? Dowództwo zniosło rozkaz numer 227. Ruszamy. Czekamy na wasz rozkaz. KM gotowy. O co? Jesteśmy w drodze. To będzie dobre miejsce. Ruszamy. Pojazd zjadowszy w gotowości. Udajemy się na miejsce. Dwigacja. Trzeba coś zbudować?
Załoga, przemieścić ciało polowe. Ciało przeciwpancerne wyrusza. Macie zaraz... Pojazd, mamy współrzędne celu. Tu nie czas na wymarsz, towarzysz. Gotowi na wszystko. Wyruszamy. Przemieszczamy się. Ruszamy! Maszerujemy! Dalej! Ark, sprawdzić sprzęt, Rymiata, ruszamy! Ruchy, ruchy! Nie chcecie tu zginąć! Jazda! Ukończony, towarzysz. Czego wam trzeba? Czas na nas! Jedziemy! Znaleźliśmy skrzynkę granatów przeciwpancernych. Rozdajmy je poborowym i kompanii karnej. Zrozumiałem. Należy do nas. Gotowi na wszystko. Trzeba coś wyburzyć. Wyruszamy. Dołóg został trafiony. Spójrzcie na wieżyczkę. W tej chwili nam nie zagraża. No to przemieszczamy się! Macie dla nas rozkazy? Zawieźcie nas tam! Strzelcy gotowi! Gotowa! Dalej, ruszamy! Wiele oddawałeś. Oc, bystra! W drogę! Udajemy się na miejsce. Dotrzemy tam. Żołnierze, jesteśmy w drodze. Obrowi, dołączcie do tamtej drużyny. Czas na wymarsz, towarzyście. Wyruszamy! Szago, marsz! Ruszamy! Ruchy, panowie! Przemieszczamy się. Wyruszamy! Oddział wroga martwy! Szybciej! Przygnieżli nas ogniem! Oczyszczono kolejną strefę! Mętuje, że znaleźliśmy niemieckie stanowisko dowodzenia, ale po wrogu ani śladu! Czemu tam? Atakuje nas piechota wroga! Nie zapomnimy go! No to przemieszczamy się! Dotarli kolejni poborowi. Utrzymać pozycję dla Matki Rosji! Nadlatuje Stukas! Opuścić plac! Trzeba ruszać!
poborowi do naszej dyspozycji. Czas na wymarsz, towarzysze. Potrzebna im wasza pomoc. Do szeregu. Maszerujemy. Poborowi potrzeba im... Szagom, marsz! Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Ani kroku wstecz, towarzysze. Towarzyści, musimy zdobyć tamten... Nieprzyjaciel nie utrzyma tego obszaru. Przejmujemy. Oddział z KM-em ma przyjąć tamtą strefę. Towarzysz, trzeba zabezpieczyć. Zaberzy wyruszają. Zaraz wybudujemy. Pojazd, przemieszczamy się. Żołnierze w gotowości. Będziecie walczyć razem z nimi. Nie zawiedź! Towarzysz? Dalej. Czas na nas. Oficerowie NKWD odwołani. Ruszam. Dwigacja! Udajemy się na miejsce. Dotrzemy tam. W pierwot, towarzyści. W drogę. Wyruszamy. Ruszam się! Dziękuję, że zajęliście się niemieckimi snajperami. Moja drużyna zbierze dane wywiadowcze i powróci do kwatery głównej. Macie dla nas rozkaz. Znajduje się oddział spodaczy. Zbieramy wszystko, panowie. Uciekać! Wszyscy na zewnątrz! Towarzysz kapitan, nie ruszajcie się, wyciągnę was! O nie! Zostaw mnie, Yuri! Ale... Jestem przygnieciony. Afryce będą tu lada moment. Czekajcie. To rozkaz! Musimy wrócić po kapitana. Faszyści nawet nie wiedzą, że on tam jest. Jesteś pewny, Yuri? Major Poliwanow nie zezwoli na próbę ratunku. Na pewno go nie widzieli. Musimy go ocalić. Nie zostawimy go na pewną śmierć. Jak chcesz, Yuri. Znajdź sapera. My idziemy uwolnić kapitana. Tu nie ma kurzy. Jesteśmy w drodze. Zaberzy w gotowości. Przydzielony. Wychodzimy.
dotarli kolejni poborowi. Karany jest śmiercią. Rozkazy? Drużyna z kamerzy, rozpalamy ich! Trzeba coś zbudować? Na tawarzysz? Trzeba coś zbudować. Poborowi do naszej dyspozycji. Poborowi gotowi do rozstawienia. Pojazd kierowczy pod ostrzałem! Udajemy się na miejsce. Armia czerwona na wasze rozkazy. Dowództwo zniosło rozkaz numer 227. Przedwcześnie. Poborowi potrzeba im nowych żołnierzy. Pokadę dowództwo za... Maszerujemy! Trzeba coś zbiorować. Zaczynamy. Gotowa. Ruchy. Gotowi na wszystko. Dotrzemy tam. Nasz RPP. Nawet nie rozkaz ataku. Ruszamy. Ruchy, panowie. Znamy położenie wszystkich pojazdów na mapie. Wyruszamy! W pierwot, dawajcie! Sprawdzić sprzęt, rybiata, ruszamy! Naprzód! Towarzysz? Dalej, ruszamy! Niemcy się zbliżają! Zbliżamy się! Co się gapicie? Brać to! Zabieramy! Nic się nie... Zrobię! KM przemieszcza się. Skład amunicji ukończony, towarzysz. Ruszamy dalej! Jako, marsz! Trzeba... Czas ruszać, towarzysz. O co chodzi? Jesteśmy w drodze. Oddziały frontowe! Ruszamy! Ani kroku wstecz, towarzysze! Jako, marsz! Załoga, wymarsz! Dotarły pepesze! Czas na
nas powalić Germańcom! Trzeba... Wyruszyliśmy! Dalej, towarzyści! Udajemy się na miejsce! Atakują nas z sił wroga! Potrzebna im wasza pomoc! Wyruszamy! Oczyścić sektor z Niemców! Dalej, ruszamy! Gotowi na przysłup? Jedziemy! Przybyły oddziały frontowe! Odwrót! Karany jest śmiercią! Co? Szykować się do wymarszu! KM gotowy! Potwierdzam rozkaz wymarszu! Хорошо, дотрzemy tam. Dotrzemy tam. Daliśmy tym wichurą nauczkę. Mamy sprawdzić sprzęt, rybiata. Ruszamy. Saperzy starają się wyciągnąć kapitana Isakowicza. Utrzymajcie teren, dopóki go nie wyciągniemy. Ochraniajcie go za wszelką cenę. Armia Czerwona na wasze rozkazy. Na teraz nawet Juri kogoś trafi. Razem z nimi! Nie zawiedźcie nas! Czas na wymarsz, towarzyści! Ruszamy! CKM gotowy! Nasza ojczyzna! Jakie sprawdzić sprzęt, rybiata! Ruszamy! Weźcie to! Szago, marsz! Trzeba... Saperzy w drodze! Zaskoczyć wroga! Zaminować teren! Szykować działo! Maszerujemy! Dowództwo zniosło rozkaz numer 227. Działo. Towary, dostaliśmy współrzędne. Przybyły oddziały frontowe. Utrzymać pozycję dla Matki Rosji! Na towary. Działo przeciwpancerne. Załoga, przemieścić się! Czekamy na rozkaz! Działo przeciwpancerne wyrusza. Potrzebujecie czegoś? W pieriod! Meldują się poborowi. Towarzyści przyjechały pistolety maszynowe. Świętujemy! Dobra, to jestem już ostatnie. Wyruszamy. Załoga, wymarsz! Działo przeciwpancerne. Jakie rozkazy, towarzyści? W drogę! A, towarzyści? Tak. Nasze kochane dowódcy. Dotrzemy tam. Dotarły pepesze. Czas dać popalić Germańcom! Służba narodowi to najwyższe powołanie. Działo polowe w gotowości. Szturmowcy meldują się. O, meldują się po wrogu. Teraz nawet Juri kogoś trafi. Gotowa. Załoga pościerza w gotowości. Mościerz wyrusza. Rozkaz numer 227. Atakuje naszą kwaterę główną!
ścieżkę główną! Jeszcze tylko chwila! Samoloty wroga! Macie dla nas cel? Działo w drodze! Towarzysz kapitan? Juri? Kazałem ci wracać do bazy. Tak toczna. Ale nie kazał mi pan w niej zostać. Sprowadziłem pomoc. Major Poliwanow wyraził na to zgodę? Major był zajęty, towarzyszu kapitanie. Wykazaliśmy się inicjatywą, a teraz trzeba zdjąć z pana ten budynek. Gdzie byliście, szeregowy? Broniliśmy dzielnego radzieckiego oficera przed pojmaniem, towarzyszu majorze. To nie usprawiedliwia opuszczenia posterunku. Resztę tych żołnierzy rano rozstrzelać na oczach całego batalionu. Nie powinniście zabierać głosu, towarzysz kapitan. Nie mieliście z tym nic wspólnego. Prawda? Obawiam się, że ten kapitan ma zły wpływ na żołnierzy. Wsadźcie go do najbliższego pociągu do Moskwy. Miałem dużo czasu na rozmyślanie o tym, co ci żołnierze dla mnie zrobili. I ocenię, jaką przyszło im zapłacić za męstwo. A tak, wasz długi pobyt w szpitalu. Chyba niezwykle pouczający z uwagi na towarzystwo sierżanta Pożarskiego. Sierżant Pożarski to był prawdziwy oryginał. W takiej kampanii czas mijał szybko. Głowa do góry, przyjacielu. Co to za smutna mina? Przecież żyjesz. Musimy to uczcić i wznieść toast za tych towarzyszy, którzy nie mogą tego zrobić. Jak mam świętować po tym, co widziałem? To pij, żeby zapomnieć. Na mnie działa. Tak. Każdej nocy, gdy zamykam oczy, wracam do Stalingradu. W Stalingradzie przynajmniej mieliście co jeść. Leningrad był całkiem odcięty. Niemcy głodzili miasto przez ponad rok. Wiesz, co takie męki robią z ludźmi? Zmieniają ich w zwierzęta, które zrobią wszystko, aby przetrwać. Wszystko! Ale przetrwaliśmy.
Naprzód, towarzyści! Do boju! Załatwić ich! Do naszej dyspozycji.
stanowisko dowodzenia. Zniszczyć lub przejąć tę broń. Artyleria osłoni brzeg rzeki ogniem zachorowym, aby przygwoździć wroga. Moździerz. To wina wszystko. Czego wam... Idźcie po moich śladach, będzie łatwiej. Dobrze, buty zasznurujcie. Gotowi. Załoga, wymarsz. Gdzie sanitariusz? Gdzie on jest, kurwa? Towarzysz? Dotrzemy tam. Transporter przemieszcza się. Dwigacja. Co wy kurwa robicie? Zająć tę strefę. Sztuk na piechotę. Kto chce być następny? Przepięcie czegoś? Gotowi na wszystko. Jako pierwsi od roku dotarliśmy na drugi brzeg rzeki. Teraz musimy zająć niemiecką kwaterę główną w mieście Schlisselburg. Gdy tego dokonamy, musimy ją utrzymać i wykurzyć te szwabskie sabaki. Przy odrobinie szczęścia może dołączymy do naszych braci na wschodzie. Wsparcie pancerne jest już w drodze. Za pomocą tych oddziałów zniszczcie garnizony oraz czołgi wroga. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek powoli. Fajnie, że tutaj ten, ale powoli nie trzeba kończyć ten odcinek, że tak powiem. Mamy stół. Możemy małe czołgi przywołać. Oddziały szturmowe. Jeszcze weźmy sobie może czołg jakiegoś, nie? Dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, wypadki, pa!